witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Życie Bez Limitów. Dzisiaj krótko, ale zwięźle. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenie mentalne, które jest po prostu fantastyczne. Działa, możecie go robić w zaciszu swojego domu. Te ćwiczenie mentalne powoduje przede wszystkim, że czujemy się bardziej spokojni, zrelaksowani, ale przede wszystkim czujemy się w sobie. O co ogólnie chodzi? Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się spodoba, subskrybujcie kanał, pokażcie ten filmik komuś, komu może ten filmik pomoże, a nawet uratuje życie, bo takie sytuacje również się zdarzają. Do tego ćwiczenia mentalnego najlepiej mieć ze sobą świecę. Ja akurat z tego względu, że jestem na dworzu, nie mam świecy, ale mam długopis. Może być po prostu to również taki przyrząd, ale najlepiej robić to na świecy. O co ogólnie chodzi? Jak wykonać te ćwiczenie? Stawiamy przed sobą świecę tak mniej więcej 20 cm przed sobą. I wtedy oczywiście świeca jest zapalona i obserwujemy płomień świecy. Kiedy obserwujemy płomień świecy, robimy wdech. Kiedy robimy wdech, cały czas obserwujemy świecę. I kiedy robimy wdech, czujemy energię w naszym ciele, ale również czujemy dystans pomiędzy nami a świecą. Tak? Czyli robimy wdech, dystans pomiędzy nami a świecą i czujemy się po prostu w ciele. Czujemy ręce, czujemy nogi, czujemy głowę, czujemy cały nasz tułów, jesteśmy w środku. Natomiast kiedy robimy wydech, to nie skupiamy się na świecy, na płomieniu, tylko skupiamy się na tym, co jest dookoła i czujemy połączenie z naszym środowiskiem. Czyli na przykład jesteśmy w pokoju, czujemy połączenie z biurkiem, z lampką, ze ścianą, ze wszystkim, co jest dookoła. Czyli jeszcze raz, przy wdechu, robimy wdech, patrzymy się na płomień, skupiamy się na płomieniu, czujemy w środku naszą energię i czujemy dystans między nami a świecą czy przedmiotem. Kiedy robimy wydech, to automatycznie skupiamy się nie na świecy, tylko na jakby obramówce świecy i czujemy połączenie z naszym środowiskiem. Tak mniej więcej wygląda to ćwiczenie. Co ono daje? Przede wszystkim osoby, które są wysoko wrażliwe. Często kiedy osoba jest wysoko wrażliwa, kiedy wchodzi w tłum ludzi, często jakby oddaje energię. O co chodzi? Kiedy oddajesz energię, dlatego że nie czujesz się pewnie w swoim ciele. To ćwiczenie powoduje, że zaczynasz się bardziej czuć ugruntowany czy ugruntowana w swoim ciele. Czujesz po prostu dystans między sobą a ludźmi. Co to wszystko daje? Przede wszystkim, że się czujesz właśnie, jak to mówią po angielsku, ground. Jesteś po prostu w swoim ciele. To jest tak zwanym, być w swoim ciele, to tak samo jak być w tak zwanym stanie flow. Kiedy jesteś w stanie flow, właśnie jesteś w swoim ciele. I wtedy wszystko ci wychodzi. Kiedy wstaniesz tak zwaną lewą nogą z łóżka, zaczyna się wszystko nie układać. Coś się wydarzy, bo stałeś lewą nogą z łóżka i w tym momencie masz właśnie te, nie jesteś w tym stanie flow. Kiedy właśnie czujesz się bardziej w ciele, dobrze też robić to ćwiczenie rano. Kiedy zrobisz to ćwiczenie rano, kiedy wstajesz i nie czujesz się dobrze, na to ćwiczenie wystarczy wykonać to ćwiczenie 5 do 10 minut. Nie trzeba na tym ćwiczeniu spędzać nie wiadomo ile. I nagle poczujesz się bardziej ugruntowany. Bardziej ugruntowana. Wtedy nagle zaczyna się wszystko zmieniać, dlatego że czujesz się bardziej w ciele. Nie oddajesz energii ludziom. A kiedy właśnie wstaniemy tą lewą nogą, pójdziemy do pracy i wszystko nas denerwuje. I zaczynamy, kiedyśmy zdenerwowani, tak samo. Podczas zdenerwowania oddajesz tą energię. Oddajesz energię ludziom. A kiedy jesteś w ciele, zabierasz tą energię do siebie. I wtedy zaczynają się dziać w twoim życiu cuda. Nie wierz mi za słowo, sprawdź, zrób te ćwiczenie, oczywiście nie raz, zrób te ćwiczenie kilka razy,
Zrób te ćwiczenie przez miesiąc, dwa. Zobaczysz wtedy, jak zaczniesz się czuć w swoim ciele. Oczywiście, jeżeli ten film wam się pomógł ogólnie, podobał, tak jak powiedziałem, na początku subskrybujcie kanał. Jeżeli potrzebujecie jakiejś głębszej pracy mentalnej, czy pracy z emocjami, oczywiście zapraszam na sesje indywidualne na Zoomie. Sesje odbywają się, tak jak powiedziałem, online. Nieważne w którym miejscu świata, Europy jesteś, możemy się umówić na taką sesję. Trening mentalny, fantastyczna forma pracy nad przede wszystkim spokojem wewnętrznym, również te ćwiczenia, również świetne, ale spokój wewnętrzny, pewność siebie, a emocje, oczywiście, pracujemy z emocjami, jak smutek, jak poczucie winy, jak żal, te wszystkie negatywne emocje, które w nas siedzą najprawdopodobniej od lat naszego dzieciństwa. Wtedy właśnie, wtedy to wszystko powstało i często właśnie przyciągamy poprzez te nasze emocje trudne rzeczy do naszego życia. Warto na tym pracować, bo to naprawdę zmienia ogromnie, ale to ogromnie wiele. I pod spodem tego filmu będzie oczywiście jeszcze link do mojej książki Jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. I ta książka jest również o tym, jak właśnie pracować z mentalem, jak bardzo ważny jest nasz sposób myślenia, jak ten sposób myślenia wpływa na nasze całe życie. A więc do usłyszenia, do następnego razu, pozdrawiam, cześć!